Pamiętam, jakim przełomem było dla mnie pytanie, które usłyszałem w konfesjonale. Co ty chcesz przez to osiągnąć? Po co to robisz? Do czego zmierzasz? Otóż to pytanie jest bardzo otwierające i daje bardzo ciekawy klucz, nawet do takich zachowań, które wydają się czystą grą jakiegoś chaosu i chwilowych zachcianek. Nie, my nie jesteśmy głupcami. Bóg nas stworzył jako mądrymi, jako mądrych i w związku z tym ma swoją logikę nawet nasz grzech. I dlatego warto zapytać, na przykład jeśli jestem chciwy, to co ja właściwie chcę osiągnąć? Odpowiedź będzie brzmiała być może tak, że chcę osiągnąć jakiś rodzaj bezpieczeństwa. I tu jest szansa, żeby odkryć kłamstwo grzechu. Bo drugie pytanie właśnie rozerwie zasłonę tej fikcji. Bo pytanie brzmi, czy rzeczywiście postępowanie podszyte chciwością doprowadzi mnie do bezpieczeństwa? Chwila refleksji wystarczy, żeby wiedzieć, że to jest absolutnie ślepa uliczka.